Uwaga, proszę Państwa, zanim zaczniemy ten odcinek, to tylko tyle nam brakuje do wbicia 3000 subów, więc jeśli przycisk jest czerwony, niech będzie szary. Byłoby mi po prostu bardzo miło, także nie przedłużam i zapraszam już na odcinek. Siemaneczko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przyszła pora na kolejną paczkę z ikoną Prime lub World Cup 89+, ponieważ takowa paczka wyszła w SBC i najprawdopodobniej będziemy mieli pieniądze na zrobienie, aczkolwiek nie jestem do końca pewny, no ale zobaczymy. Także oczywiście stawcie paczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dale Win. Dobrze. Moi drodzy, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do pierwszego składu najdroższego, który trzeba przepalić. Przepalamy tutaj, proszę Państwa, niestety musi to być Thierry Henry. W sensie chciałem go zostawić na dłużej, ale jednak wizja tego, że może być ktoś lepszy niż Thierry Henry, sprawia, że muszę go niestety przepalić. Fajnie mi się nim grało, co muszę przyznać, ale no musimy zaryzykować. Musimy zaryzykować, niestety. Także leci też Lewandowski, którego musiałem kupić, Cancelo, którym projekt graliśmy, Antony, którego trafiłem z paczki, więc muszę go przepalić. Generalnie otworzyłem sobie też trzy paczki wsparcia, żeby tak uzyskać, żeby mieć pewność, że otworzymy tę paczkę z ikoną. Także taki jest plan. Także otwierają sobie też paczkę do 25 tysięcy monet. Zobaczmy, czy będzie najlepiej. Walkout albo karta 85 oceny. Nie ma ekranów, także. Przejdźmy od razu do tych paczek wsparcia. Otworzymy ich całe trzy, więc mam nadzieję, że będzie dosyć dużo walkoucików. Mamy walkout na pewno gwarantowany. Będzie to Brozowicz, którego przepaliłem, także dużo tych Brozowiczów może być faktycznie. No proszę bardzo, dwa walkouty, Alaba. Okej, spoczko, to mi pasuje jak najbardziej. Jesteśmy oczywiście coraz bliżej tych dwóch składów. Dobra, lecimy dalej. Mamy inform walkout, okej. Z Hiszpanii SP to będzie, proszę bardzo, Luis Alberto wersji deluxe. Oprócz niego jeszcze, wow, o kurde, ty, jakbyśmy Full Champion skończyli. No to była jedna z lepszych paczek tych wsparcia. I zobaczmy, czy będzie jeszcze ostatni walkout, nie mamy takiej pewności. Mendy, Mendy z walkoutem, fantastycznie. Także dużo kart 86 padło, bardzo dobrze. Oprócz niego jeszcze Nkunku, fantastycznie. Świetne paczki dzisiaj poleciały, jestem zadowolony aktualnie. Kolejnym składzikiem jest skład taki. Przepalamy tutaj między innymi Valverde, którym trochę pograliśmy, no ale bądźmy szczerzy, nie będę go już używał w żadnym składzie, więc Valverde leci. Trzy informy, które trafiliśmy, także takie karty, moi drodzy, lecą i mam nadzieję, że coś fajnego poleci z tej ikony. Ostatnio wiem, że poleciał Cruyff, no ale czemu by nie trafić jakiegoś na przykład Hulita do środka pola. Optymistycznie należy spojrzeć na to wszystko. Zobaczmy, co my tu mamy. Brak ekranów, kurczę, jakiegoś 85 bym przyjął jednak mimo wszystko, no ale okej. I to jest, proszę Państwa, składzik ostatni, lecą właśnie takie karty, także wyszło plus minus 100 tysięcy monet za tę paczkę z ikoną. Nie jest to chyba zła cena, myślę, że mogło być o wiele gorzej. Oczywiście zrobimy sobie ruletkę, ponieważ ostatnia ruletka przyniosła nam dużo szczęścia, więc najpierw oczywiście klasycznie pora zrobić przepowiednię, która prawdopodobnie się nie sprawdzi, ale zawsze wiecie, zawsze tak miło poddymić przed paczką z ikoną, także trafimy tutaj. Brak ekranów, a flaga to będzie Argentyna. No nie, takiej narodowości na pewno nie chciałbym ujrzeć, to jest narodowość, której musimy zdecydowanie unikać podczas trafiania ikony. Dobra, także moi drodzy, ja oczywiście nie patrzę, obracam się, otwiera się. Proszę Państwa, otwiera się, ja nic nie widzę, musicie mi wierzyć na słowo. Absolutnie nic nie widzę, niech ta paczka, niech ta animacja się pojawi przez chwilę, niech ta animacja leci po prostu cały czas. Mam nadzieję, że nie będzie generalnie duplikatu Cruyffa na przykład, bo to chyba bym się popłakał. To nie jest duplikat, fantastycznie, czyli na pewno nie trafiliśmy Cruyffa, to może cieszyć jak najbardziej. No i proszę Państwa, pora, przyszła pora na rozczarowanie. No i najpierw sprawdźmy tę Argentynę, no miejmy to z głowy. Nie. Nie ma, na szczęście przypomina się, nie sprawdziła, całe szczęście, okej. Okay. Didier Drogba, to nie będzie Didier Drogba, okej, okay. fantastyczna wiadomość. Nie ma Szewczenki, to również może cieszyć. Walia, mam nadzieję, że... mam Bale'a, na szczęście tylko Bale'a, nie chcę nikogo więcej. Ale taki Puszkasz? Byłby fajny, ale to nie będzie Puszkasz, no dobra. Sprawdźmy Włochy od razu, po prostu. Z bomby. O! Okej! Ej, w sumie? Ja jestem zadowolony, ja jestem jak najbardziej zadowolony. Zambrotta w wersji Prime, 89. To była jedna z krótszych ruletek w historii. Ale zajebiście, do składu Juve, do głównego składu, fantastycznie, ja jestem po prostu w siódmym niebie, proszę Państwa, może on grać Elo, PO, zajebiście, no i nice, i znowu zrobiliśmy ruletkę, i znowu była ona zajebista, kozak, fantastycznie, naprawdę jestem mega zadowolony, także Quadrado spełnił już swoje granie, że tak powiem, i Zambrotta, proszę Państwa, witam serdecznie, okej, generalnie Zambrotta to jest karta warta ile, 700 tysięcy monet. Nice, to jest W, to jest potężne W. Dajemy mu oczywiście cienia, żeby był jeszcze szybszy, żeby był jeszcze lepszy. No teraz, proszę Państwa, atakowanie prawą stroną to będzie czysta przyjemność, naprawdę czysta przyjemność. Nie mam żadnego cienia? Co ty gadasz? Dobra, katalizator na razie mu damy. Czyli warto było tego Auriego przypalić jednak mimo wszystko. Dobry to był deal z mojej strony. No to proszę Państwa, pora testować Zambrottę jako taki nasz półwahadłowy. No dobra, moi drodzy, z racji, że mamy podwójny streak, to możemy sobie teraz zapewnić checkpointa i będziemy całkiem blisko Ligi Elitarnej, więc mamy o co grać. Jak to wygląda, moi drodzy? Zwykły Mendy, Van Dijk, Toty, oj. Znaczy, no w miarę dobry składzik, ten atak...
może ewentualnie nie być aż tak deadly, jak się wydaje. Dobra, Zambrotta, wierzę w ciebie, że zrobisz nam tutaj potężne dymy na tym wahadle. Locatelli, Cruyff, Mbappé, ojojojo. Tego Van Dijk'a chyba trzeba odkręcić z tej ziemi. Ale fakt faktem za daleko poleciałem, ale dobra. Mamy piłkę, Cruyff odzyskał. Jarzynka. A dawaj, Zambo, spróbuj. Kurde, za bardzo nim próbuj, ale jeszcze raz spróbuj, dawaj. Kurde, no jak chcę tym Zambrottą coś strzelić. Alright, no dobrze. Hugo Sanchez, Maldini, taka niepewna to była interwencja Donnarumma. Na szczęście ogarnął, dobra, masz Zambo. Spróbuj coś zrobić. Cyk, że nie ma. A dawaj, Lothar. No. Nie o to mi chodziło. O Boże, nie, Ramos. Uff, na szczęście do Drogba nie potrafi zbytnio strzelać, ale to tak nie może wyglądać. O cholera! A mógł się przewrócić, nie? A mógł się przewrócić, no Zambo! Czemu nie? Czemu nie wywalczy tego karnego? Żebyś strzelał tego karnego, dałbym ci. Naprawdę dałbym ci tego karnego. Oj, oj, oj. Wszystko pod ko... Nie! Nie! No nie! Nie, żartowałem. Kurde! No co chciało mi się tym Zambrottą jakiś wygibasów robić, ja nie wiem, no. Uah, spokojnie, wrócimy. Wrócimy w tym meczu. Ciśniemy potężnie, to jest kwestia czasu. Cyk. Loka. I wypuszczony jest Zambrotta na wahadle. Leć, Zambo. Dobra. I strzelaj. A jeszcze dobitka. Kurde, możemy próbować na zielono. I cyk, Johan. No i... Broni Mendy, cholipa. No dobra, dobra. O rany, naprawdę. Dawaj, GG. Co to była za pauza po bramce? Oj, to mi... Nie podobało mi się takie zachowanie. You pass way too much. Ej, zaraz zobaczymy, kto podaje za dużo. I Zambrotta. Proszę bardzo. Dziękuję. Spokojnie, mój drogi. Spokojnie. Jeszcze druga połowa przed nami. Chłop oddał 3 strzały i coś gada. Wiesz co? Zostaniesz zaraz uspokojony w tej drugiej połowie. Bo coś tu... Zaczynasz się wyrywać niepotrzebnie, mój drogi. Ale zagranie. Chyba z tego powodu podam do Zambrotty. On zagra do Mateusa. On chyba zagra do Zizu. Ten zagra do Johana. On zrobi heel to heel. Uderzy z lewej nogi. I chyba to będzie gol. Chyba tutaj wystarczająco dużo podań użyłem, prawda? To już chyba wystarczająco dużo podań. Mamy 2-2. Oj, no nie, chyba nie czerwona, ale żółta może być w tym meczu. Ale ładnie się ruszyłeś, ty. Może strzelę? Chyba strzelę gola, wiesz? Kurde! Ajajaj, tak się ładnie odsunął w tym murze. I lecimy, Kilian, zapraszam do tańca. Rzut karny? Rzut karny, prawda? Ho! Dzień dobry! Kurwa. No nie, to byłoby tak piękne. Nie, nie pozwalam na to. Donnarumma, dziękuję serdecznie, że tam byłeś. No nie wytrzymam. Nie gadaj, nie. To byłoby tak głupie, że to jest dramat. Czemu te animacje strzałów są tak bezsensowne? Cruyff powinien załadować po długim, po krótkim, przepraszam. A nie takie gówno. Kurde, ja mogłem to wygrać. Zachciało mi się tych panenek robić, naprawdę. Poczułem się tak koki w pewnym momencie. No niestety, to można było wygrać. Mogliśmy to też również przegrać, no ale... Kurde, to się tak dało ugrać. Paczka za 50 tysięcy, zajebiście. Kolejny content do kolekcji, może jakiś informacji wpadnie. Dobra, paczka za 50 tysięcy monet. A w środku... ekrany, może oka? Matip 84, no będzie... Nie wiem po co będzie. Będzie po prostu. Ło, jakie gówno, o Jezu. No dobra, to jeszcze klasycznie piczek pomiędzy meczami. A w środku może jakiś informik, jakiś walkoutik, a Araujo 8-3. Dobra, to pora w takim razie zdobyć checkpoint. Skoro nie możemy już wbić nic lepszego, to niech sobie chociaż ten checkpoint wbijmy. I mamy tutaj tak, Donnarumma, Varane, Figo, Mbappe, Garincha, Ture, Zizu. No dobra, byleby zdobyć checkpointa i będzie dobrze. Pięknie, leci Johan, dawaj. Okej. Krótki słupek, może się... Norma to łapie. U. I cyk. Kurczę! I Jarzynka.
I czemu to nie wpadło do bramki? Aha! I Zizu, proszę. Mamma mia. Lothar. No! Żadnych strzałów na zielono, żadnych finezek. Po prostu Lothar z całej siły 1-1. Nie! Kurde! Nie ma! Pierdziele, niesamowite, niesłychane, niebywałe. Generalnie jestem w 99% pewny, że gościa dał tylko jeden strzał w tym meczu. No może nie jeden, oddał 4, ale my oddaliśmy 11 i mamy tylko jedną bramkę. Także, chłopaki, pora poprawić skuteczność, bo coś tu jest nie tak. Nie? Nie, to było do Mbappe, przysięgam, to było podanie do Mbappe, żeby strzelił na pustą bramkę. Ja cię pierdziele, dlaczego te podania nie chcą pójść tam, gdzie powinny? Nie, nie pozwalam na to, nie pozwa... I Zizu, na skrzydełku, leć. Czekamy. Mbappé. Podanie najgorsze na świecie. Johan, proszę, krótki słupek. To jest jeden z tych meczów niestety. Wy już dobrze wiecie, o co mi chodzi, to jest jeden z tych meczów. Musimy pokonać tę barierę, tak zwaną barierę spierdchania. Może być ciężko, ale... zrobię co w mojej mocy generalnie. Jeszcze. Tak. Dobra, i teraz. Kylian. Jest. Ej, to było wypisane w gwiazdach, że jeden z tych obrońców to zablokuje. Po prostu. Kylian uznał, że nie. Nie dzisiaj. To będzie gol. Źle zagrałem w obronie. Donnarumma. O matko, coś ty zrobił. Ej, naprawdę. Wow. O. I to jest gol. No wreszcie, brawo panowie. Dużo przypadku, ale no, potrzebowaliśmy tego. No, nie spaliłeś Kylian, leć, po czwartą bramkę, proszę. L2. Brawo, wyczekał. Mamy Rage Quit, to był tak ciężki mecz. Przepraszam was z tą kamerą, ale czasami nie zwracam uwagi. Dobra, najważniejsze jest to, że mamy wina, mamy checkpointa, mamy świetną trafioną kartę na Food Champions, także plan spełniony na dzisiejszy odcinek. I co? Dzisiaj będzie streamik, jeśli mi się uda wszystko ogarnąć, także widzimy się na Twitchu. Stawcie apteczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia dzisiaj lub jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia. Adios.